Pokój dobrą. No to czacha czycha. To jest takie słowo, bo to tytuł naszego rozważania dzisiaj. Czacha czycha. To jest słowo z takiego języka po prostu yupik. No, takie trochę podobne do Machu Picchu na przykład. Ale czacha czycha to jest słowo, które oznacza pewne niebezpieczeństwo, które może nam zagrażać. Niebezpieczeństwo, że co? No właśnie, jak sądzę, mówi o tym dzisiaj liturgia słowa. Bo jedną z rzeczy takich podstawowych dotyczących naszego życia jest to, że się boimy, że mamy różne obawy, lęki. W ostatnich dniach czy tygodniach brałem udział w kilku wydarzeniach. A to stłuczka drogowa, a to oczekiwanie na wiadomość czy wyniki badań lekarskich bardzo poważnych. A to sytuacja, w której ktoś zgubił telefon, gdzie miał wszystkie informacje, także dotyczące pracy. I widziałem reakcje osób, które były związane z tymi wydarzeniami i przede wszystkim był to strach. Nawet powiedziałbym panika z takim drżeniem całym, drżenie rąk i w ogóle. I jest to w jakimś sensie naturalne. No, no rozumiemy, że jeśli ktoś zgubił telefon, gdzie miał wszystkie informacje dotyczące pracy, no to, to trudno, żeby powiedzmy mówił, ale czad, super, może jutro zrobimy to samo, hejo. No niemniej jednak mówię o tym, żeby no, to, co jest oczywiste, potwierdzić, że jedną z podstawowych naszych reakcji na wydarzenia, które nas dotykają z zewnątrz, jest strach, jest niepokój. Tyle, że ten niepokój nie jest czymś przypisanym naturalnie do naszej natury, ponieważ on pojawił się dopiero po grzechu, po odejściu od Pana Boga. W bliskości, mówię o raju oczywiście, Adam i Ewa, w bliskości z Panem Bogiem tego strachu nie ma. Dlaczego? Ponieważ będąc blisko Pana Boga, mam na myśli tutaj synonimem, to jest posłuszeństwo Jemu. Czyli bliskość Panu Bogu oznacza też posłuszeństwo, poddanie się Jemu. Tutaj nie ma lęku, ponieważ jest odczuwanie Jego miłości. No, doświadczanie, krótko mówiąc, takie jakby odczuwanie promieni słonecznych. Siedzę sobie na plaży, jest słoneczko tego, lato, lipiec, no i właśnie się opalam. Bycie blisko Pana Boga z sercem gotowym do posłuszeństwa daje nam łaskę odczuwania Jego miłości, doświadczania jej, jakby smakowania jej. I to jest zawsze mocniejsze niż poczucie lęku, niż coś, co mogłoby nas jakby zaatakować z zewnątrz. Natomiast przy oddaleniu się od Niego, co nastąpiło w raju po grzechu, pojawia się strach. I to paradoksalnie strach przed Panem Bogiem przede wszystkim, nie przed jakimiś innymi rzeczami, ale strach przed Panem Bogiem. Jest to też charakterystyczne, że w raju, kiedy Ewa zjada czy zagryza owoc i podaje Adamowi, oni otwierają się im oczy, widzą, że są nadzy, więc zaczynają siebie nawzajem się bać, odczuwać niechęć do siebie, no i przede wszystkim bać się Pana Boga. Warto zwrócić uwagę, że tutaj wąż znika. Węża już tutaj w ogóle nie ma. On zrobił swoją robotę i się zmywa. Jakby w ogóle nie bierze dalej udziału, nie musi więcej nic robić, nie musi podpowiadać, nie musi kusić dalej, nie musi ich, Adama i Ewy, wciągać w jakieś nowe sidła, bo to, co zrobił, już wystarczy. On zasiał w nich te ziarna niepokoju pod tytułem nieufanie Panu Bogu, czyli zasiał w nich fałszywy obraz Pana Boga, który oczywiście oni przyjęli, bo samo z siebie to się nie dzieje. To bocian tego obrazu nie przyniósł, czy w kapuście nie urodziło się to wątpienie w Pana Boga, tylko oni zdecydowali się przyjąć to, co diabeł im proponował, uznali jego słowo za wiarygodne, no i on znika. I mówi, bardzo dziękuję, idę dalej, tam w inne rejony po prostu kusić. Inne na przykład, kogo? No na przykład żabę, albo jakieś inne tam stworzenia. No, ale w każdym razie przecież o to chodzi, że pojawia się tutaj strach, który totalnie wywraca wszystko do góry nogami. Co to znaczy? To znaczy, że strach zaczyna kształtować twoje widzenie rzeczywistości. Strach zaczyna być twoim profesorem, twoim nauczycielem, twoim przyjacielem. Jakbyś grał, są jakieś teleturnieje takie, że się dzwoni do kolegi na przykład z pytaniem, to dzwonisz do strachu i coś się dzieje, jakby
rzeczywistość zadaje ci pytanie, kwestionuje coś, co robisz, czy kim jesteś, i ty mówisz, nie wiem, co mam zrobić teraz, co mam myśleć o tym. No to dzwonisz do kolegi, szukasz w telefonie, gdzie mam ten strach, a wszystko to jest strach, wszystkie numery to jest strach po prostu. No to bzdręk dzwonię i mówisz, słuchaj, co mam myśleć o tym? I strach ci podpowiada. Mówi, przegrasz, uciekaj, jesteś nic nie warty, nic nie znaczysz, to już jest po tobie. Zacznij płakać, usiądź po prostu i już jest koniec świata. To wszystko się z nami dzieje. I na to mamy dzisiaj drugie czytanie, w którym pojawia się kilka fantastycznych zupełnie określeń pod tytułem Święty Paweł w liście drugim zresztą do Tesaloniczan mówi o tym, że nasz Pan udzielił nam nieskończonego pocieszenia. Wow, no to jest czad. Nieskończone pocieszenie. Wieczne nie znaczy, że w wieczności ono będzie, bo to byłoby miłe, ale co z tego, że będę w wieczności pocieszony, jak w wieczności nie będzie już cierpienia. To już nie, dziękuję uprzejmie, ale po prostu nie muszę być pocieszany w niebie, dziękuję bardzo, bo jak tam będzie już rozkosznie i miło, to po co mi pocieszenie? Pocieszenie interesuje mnie tutaj, dlatego to wieczne pocieszenie, czy można właśnie przetłumaczyć je niekończące się, nieskończone, dotyczy naszego życia na ziemi, dotyczy naszych doświadczeń, cierpień tutaj. I Paweł mówi, Bóg udziela wam nieskończonego pocieszenia i dobrej nadziei. Niechaj On pociesza serca wasze i dalej jeszcze mówi, teraz to będzie charakterystyczne, że co prawda to on to mówi w takim kontekście, módlcie się też za nas, żebyśmy byli wybawieni od ludzi złych, ludzi przewrotnych. Pan jest wierny, więc umocni was i ustrzeże was od złego. Co jest charakterystyczne? To, że Pan Bóg ustrzeże nas, ochroni, wybawi nas od tego czy od tamtego doświadczenia, ale nie zabierze go, czy nie sprawi, że to doświadczenie zniknie. To jest właśnie bardzo ciekawe, że Pan Bóg daje nam siłę, daje pocieszenie, daje wytrwanie, ale nie zabiera przeciwności. Mógłby to zrobić? No lekko, ostatecznie jest Bogiem. I jeśli jest Bogiem, to prawdopodobnie jest wszechmogący, wszechmocny, jest, robi co chce. No więc, jeśli robi co chce, a nie zabiera przeciwności, doświadczeń, trudów, to znaczy, że to jest jego wola, że to jest jego sposób działania wobec nas. Więc przychodzi doświadczenie i przychodzi pocieszenie, umocnienie nas. To znaczy, że to jest lepszy sposób dla nas życia, niż gdyby nie było w ogóle żadnych doświadczeń. Nie chcę już tego tłumaczyć, bo to nie jest cel tego rozważania. Można króciutko powiedzieć, że przede wszystkim te doświadczenia są nam dane po to, żebyśmy jakby w ich ogniu, tak jakby te doświadczenia nasze były piecem ognistym, jak ci trzej młodzieńcy tam wrzuceni z Księgi Daniela, w którym można najpełniej doświadczyć mocy Boga. On się najbardziej objawia w sytuacjach, kiedy jesteśmy bezradni i kiedy to wiemy. Nie tylko teoretycznie, bo ja dzisiaj wiem, że jestem grzesznikiem, oczywiście moja wina, mam bardzo wielka wina, jestem słaby, a w ogóle popełniam błędy. No ale co z tego, kiedy przyjdzie konkretna sytuacja i znowu powstaje we mnie pycha, znaczy jakby zaczyna dominować pycha, która we mnie jest. Ona się odzywa, ona przejmuje kierownicę i ona już decyduje, gdzie jedziemy. Więc takie teoretyczne myślenie, że jestem grzesznikiem, słaby, tego to jest za mało. Chodzi o doświadczenie tego, przekonanie się na własnej skórze. I właśnie takie trudy, sytuacje bezradności, nawet takie, powiedziałbym, w cudzysłowie prozaiczne, jak stłuczka, jak ten telefon gdzieś zgubiony, to jednak są na tyle mocne rzeczy, że wymagają od nas takiego rozpatrzenia całości. Może nie w tym momencie, kiedy to się dzieje, bo już trochę nie ma na to wtedy już w ogóle głowy, ale po czasie, kiedy okazuje się, że wszystko skończyło się dobrze i warto analizować, co ja zrobiłem, żeby się skończyło dobrze. No nic. To nie dzięki mnie się wszystko rozwiązało, no to dzięki komu? To przyszedł święty Mikołaj, dziad Borowy, czy kto? Kto załatwił tę sprawę? I dzięki tym doświadczeniom możemy odkrywać oblicze Boże, możemy uczyć się, kim jest Pan Bóg, tak do głębi, nie teoretycznie, ale faktycznie poprzez doświadczenie. I idąc teraz do Ewangelii, tam widzimy Pana Jezusa, do którego przychodzą saduceusze. To jest bardzo ciekawa scena, bo przede wszystkim saduceusze to jest jedno z takich trzech ugrupowań czy stronnictw polityczno-religijnych w Izraelu za czasów Pana Jezusa, mniej więcej, bo powstali około II wieku przed Panem Jezusem i
ślad po nich, czy słuch po nich zaginął po zburzeniu świątyni w roku 70 po Panu Jezusie. Nie za dużo o nich wiemy. Tyle, że tak jak uczy nas Pismo, nie wierzyli w zmartwychwstanie, nie wierzyli w życie wieczne, w anioły nie wierzyli. Byli, tak jak mówiłem, jednym z trzech ugrupowań obok Esenczyków i faryzeuszów. No i też wiemy, że Saduceusze stanowili taką śmietankę, można byłoby powiedzieć, religijną w Izraelu. Oni obsadzali przede wszystkim Sanhedryn, to była też kasta czy klasa kapłańska. No i oni właśnie przychodzą dzisiaj do Pana Jezusa, mając pewne założenie, czyli że nie ma zmartwychwstania, nie wierzą w zmartwychwstanie i rozmawiają z Jezusem w tej właśnie sprawie. Czyli mają już swoje założenie i rozmawiają z Jezusem po co? Żeby dowiedzieć się prawdy, żeby odkryć może coś, co sprawi, że zaczną wierzyć w zmartwychwstanie, że zmienią swoje myślenie. Nie, to nie jest ich intencja. Ich intencją jest to, żeby Jezusa upokorzyć, żeby go jakby złamać, żeby pokazać mu, że to on się myli, czy udowodnić swoje racje. No więc wymyślają teoretyczną, fikcyjną historię. Przy czym nie jest ona niemożliwa. To mowa jest o tych siedmiu braciach, którzy mieli jedną kobietę po kolei za żonę. To nie jest niemożliwe. W takim realnym życiu no, trudno byłoby o taką sytuację, ale nie jest ona nierealna. Niemniej jednak istotą jest to, że oni te sytuacje wymyślają. Czyli nie odwołują się do faktu, tylko do rzeczy absolutnie teoretycznych, do czegoś, co stanowi podstawę, czy jakby taką otoczkę, szkielet ich założenia, czyli tego, żeby Jezusa pokonać, upokorzyć, jakby zniszczyć go. Więc tworzą sobie tę fikcyjną otoczkę. I już zostawmy tych Saduceuszy, zostawmy nawet na razie odpowiedź Pana Jezusa, ale sam mechanizm jest tutaj bardzo interesujący. Bo co byłoby, gdybyśmy zamiast Saduceuszów tutaj ustawili pokusę? Gdyby oni byli myślą, która nas atakuje, no, my byśmy byli tu Panem Jezusem, to jest takie jakby niezła nobilitacja dla nas na chwileczkę. No więc w tej scenie widzimy siebie jako Pana Jezusa, czyli po prostu osobę, która jest atakowana przez te myśli i w jaki sposób myśli nas atakują, w jaki sposób pokusa nas atakuje, czyli w jaki sposób, jaki jest mechanizm ataku diabła na nas. No więc jest pewne jego założenie, czyli takie, żeby nas zniszczyć, żeby odciągnąć nas od Pana Boga, zerwać naszą z Nim relację. I diabeł robi to konstruując fałszywe rzeczywistości, tworząc fałszywe jakieś sytuacje, w tym sensie, że one realnie nie istnieją, natomiast on tak kapitalnie potrafi sytuację przedstawić, że my ją łykamy jak małe wróble. Wydaje nam się, że to, co diabeł nam pokazuje, jest prawdą. W jaki sposób jest to możliwe? Przez nasz strach. To właśnie strach jest tym sposobem, tym kanałem, przez który diabeł dociera do naszego serca i może w nim no, konstruować jakieś fikcyjne szkielety rzeczywistości, sytuacji, wydarzeń i my patrząc na nie w naszym sercu mówimy, o Boże, to tak jest, o Boże, to już koniec, co się stanie teraz, nikt mi nie pomoże. I diabeł jest mistrzem świata w tworzeniu takich fikcji, które oczywiście nie są niemożliwe, ale nawet gdyby wszystko, co diabeł podpowiada, było możliwe, nawet gdyby ktoś usiadł i pół życia wymyślał najstraszniejsze sytuacje, po prostu najgorsze rozwiązania, jakieś ciemne historie, w ogóle jakieś straszliwe rzeczy, to i tak Pan Bóg zawsze jest ponad tym, bo ostatecznie żadne zło, żadne doświadczenie czy cierpienie nie jest wszechmocne. Nie ma władzy ostatecznej. Taką władzę ma Pan Bóg. Widać to wyraźnie w Panu Jezusie, w Jego męce śmierci, która wydaje się, tu jakiś ząg się tutaj pojawił nam, nastąpiło lekkie coś tutaj, że nie działa, bo miało być tak ładnie, tak uczniowie też mówili, kiedy uciekają do Emaus. No myśmy się spodziewali, że będzie fajnie, a tu bzdęk, Pan Jezus umarł na krzyżu i dobranoc, jest po sprawie, nie ma nic więcej. Oni przyjęli ten schemat, który diabeł proponuje poprzez strach, strach sprawia, że uciekają z Jerozolimy do Emaus i już nic więcej poza tym nie widzą. No ale jest zmartwychwstanie, które wszystko zmienia i nagle się okazuje, o, rzeczywiście, to działa jednak, wszystko ma sens. No właśnie, czyli to, co rozbije takie fikcyjne konstrukcje diabła,
czyli to, co mówi nasz tytuł Czacha Czycha, czyli ciągłe ataki strachu na nas, pokus tych fałszywych konstrukcji, to jest uwierzenie, że Pan Bóg jest ponad tym wszystkim. W jaki sposób to się może odbywać, to uwierzenie? No, tak jak mówi Jezus w Ewangelii, cytuję Pismo, mówiąc o Mojżeszu, o krzewie ognistym, który Mojżesz widzi na pustyni, że Pan Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, nie jest Bogiem nieżywych, Bogiem cmentarnym. Pan Bóg nie jest przyjemnym dziadkiem, który chodzi, zapala znicze i mówi: Boże, to byli świetni ludzie, naprawdę fantastyczni. I Pan Bóg po prostu ich uhonorował teraz poprzez jakieś boskie kwiaty, które im składa na grobie. Nie, Pan Bóg daje życie, On jest życiem, więc kto się trzyma Jego, ma życie. I poprzez Słowo ta wiara dociera do naszego serca i poprzez Słowo też w nas się umacnia. Zresztą tak dokładnie było przecież w drodze do Emaus, kiedy uczniowie słuchają Jezusa, nie wiedząc jeszcze, że to jest Jezus, czyli jakby nie są pociągnięci samą Jego osobą, ale na razie Słowem, które On głosi, czyli wyjaśnia im, co się w pismach do Niego odnosiło. Więc trzymając się Słowa, trzymając się wiary, jesteśmy w stanie pokonać strach. Łatwo mi się to mówi oczywiście, bo w tej chwili nie jestem w jakiejś sytuacji strasznej, ale patrzę z podziwem na pierwsze czytanie, na tych siedmiu chłopaków i na ich matkę, którzy są okrutnie torturowani. Pierwsze czytanie nie przytacza nam szczegółów, a są one straszliwie okrutne, bo to jest ten taki skrót spory w pierwszym czytaniu. Natomiast gdy czytamy całość z Księgi Machabejskiej, tego, co tam się działo, to tam są sceny rzeczywiście dantejskie, co z nimi robiono. I podziwiam, naprawdę jestem zafascynowany ich wiarą, tego, jak trzymali się wiary ojców, mimo cierpienia. Jak jest to możliwe? No albo byli wariatami, albo byli naćpani, nabombani, albo naprawdę wiara ma taką moc, że jest w stanie przezwyciężyć strach i aktualne cierpienie, to doświadczenie. Zresztą sama matka tutaj jest też genialnym przykładem, bo ona była świadkiem śmierci wszystkich swoich dzieci, całej siódemki. Wszyscy chłopcy na jej oczach umierają i ona do ostatniej chwili umacnia ich. Dodaje im sama odwagi, sama ma w sobie tę siłę, która płynie z wiary. Więc te wszystkie niepokoje, które na nas przychodzą i będą przychodzić, strach, te wszystkie fałszywe informacje, interpretacje diabła, możemy pokonać poprzez wiarę, która oznacza bliskość z Panem Bogiem, czyli możliwość doświadczania Jego obecności, Jego miłości, a to z kolei, jak mówiliśmy, dokonuje się w nas poprzez wierność Słowu, czyli poprzez pamiętanie, rozważanie Słowa. I na koniec jeszcze to, od czego zaczęliśmy, czyli że te ataki diabła na nas, czacha czycha, te niepokoje dotyczące śmierci przede wszystkim, bo o to chodzi, że to są sprawy, które zgubiony telefon, stłuczka czy werdykt lekarza co do mojego zdrowia, to wszystko w jakimś sensie odnosi się do życia, bo boję się, że umrę, może nie w sensie takim czysto fizycznym już od razu, ale umrę nie mając czegoś tam, osoby, jakiegoś przedmiotu czy coś. I okazuje się, że te doświadczenia nie są znakiem wszechmocy diabła, że diabeł jest na tyle silny, że gra Panu Bogu na nosie i Pan Bóg po prostu się tutaj troszczy o nas bardzo, ale nie jest w stanie nas zabezpieczyć przed atakami złego ducha. Nie, właśnie okazuje się, że ataki złego ducha na nas są oznaką wszechmocy Pana Boga. No, brzmi to trochę komiczno-kosmicznie, ale właśnie tak jest. Gdyby diabeł był wszechmocny, to znaczy byłby w stanie wyrwać się spod kontroli Pana Boga, to by nas dawno zniszczył, zrobiłby z nami to, co by chciał, czyli już byłoby po nas totalnie. Natomiast to Pan Bóg pozwala diabłu dotykać nas przez pokusy, próbować nas, dlatego że te pokusy, te ciemności, doświadczenia, jak mówiliśmy, dają po pierwsze nam... To jest ze względu na grzech, który popełniliśmy, bo przez grzech nie widzimy już Pana Boga, więc w tych doświadczeniach możemy Go w pełni odnaleźć. Bóg by się mógł nam objawić w sposób jakby taki
jakby to nazwać, no inny, czyli nie potrzeba byłoby cierpienia, żebyśmy mogli go doświadczyć. Ale to nie jest problem Pana Boga, to jest problem nas, naszych serc, które są już tak głęboko zanieczyszczone grzechem, że nie widzą. Są tak głęboko zanurzone w grzechu, że przestały cokolwiek doświadczać. I dopiero ta trudna sytuacja jest w stanie nas otrząsnąć, tak, że jesteśmy, wtedy możemy Pana Boga doświadczać, więc gdyby diabeł mógł, dawno by nas zniszczył. Natomiast Pan Bóg używa tych doświadczeń, żeby nas ratować, żeby umocnić naszą wiarę, żeby przyciągać nas do siebie. Więc diabeł się straszliwie wkurza na to. Jest niesamowicie wkurzony, że w gruncie rzeczy jego działania wobec nas, jeśli przyjmujemy to jako działanie Pana Boga, działa totalnie na naszą korzyść. To jest znak wszechmocy Pana Boga, że nawet zło, diabeł jest złem i złym, że nawet to zło Pan Bóg wykorzystuje dla dobra, tylko on to potrafi, więc tak naprawdę jest to znak wszechmocy Pana Boga, który ze spokojem sobie działa i przez te wszystkie wydarzenia przyciąga nas do siebie, czyli to, że czyha, że są niebezpieczeństwa, w nich, paradoksalnie w nich właśnie możemy odkrywać moc Pana Boga, nie w ich braku. Jak wszystko jest dobrze, wszystko jest spokojnie, to mówię, o, Pan Bóg jest i mnie kocha. No to też, ale jeszcze głębiej, poprzez wiarę, mogę odkrywać Jego moc, Jego działanie, czyli Jego miłość wobec mnie w tych trudach, w tych doświadczeniach, które mnie spotykają. No a jeszcze bym chciał przypomnieć tutaj, zaprosić, tylko muszę sprawdzić, wszystkich mężczyzn na rekolekcję dla nich właśnie. O, pardon, nie, tutaj mi się coś otworzyło. Kalendarz. 29 listopada do 1 grudnia, to są 3 dni, weekend, piątek, niedziela, w Ostródzie, przy naszym klasztorze, w naszym domu, organizujemy rekolekcje rycerze w kapciach. To są rekolekcje dla panów, dla mężczyzn, tylko i wyłącznie. I te rekolekcje są po to, żeby umocnić serce mężczyzny, żeby serce, które może już siedzi w kapciach na fotelu z piweczkiem, ogląda meczyk i już trochę straciło serce rycerza, straciło taką odwagę, moc i przede wszystkim chęć do tego, żeby coś zmieniać, robić, żeby odzyskać tę moc na nowo, poprzez wiarę właśnie. To są rekolekcje, które już kilka tur się odbyło w różnych miejscach, nawet w różnych krajach i muszę powiedzieć, że jestem zawsze zaskoczony rzeczami, które Pan Bóg robi przez te rekolekcje. Mam łaskę i zaszczyt, żeby te rekolekcje głosić, więc też Pan Bóg daje mi możliwość widzenia owoców Jego działania w sercach mężczyzn i to są owoce zawsze niesamowite. Więc gdyby ktoś z Panów był zainteresowany, żeby takich rekolekcji doświadczyć, to zapraszamy. W piątek 29 listopada o godzinie 18 rozpoczynamy kolacją i obiadem 1 grudnia w niedzielę kończymy. Ostróda nie jest tak daleko od wszystkiego, można spokojnie siódemeczką dojechać, więc nawet z dalekich krain, z dalekich stron. Zdarzało się, że nawet za granicę ktoś przyjeżdżał, więc bardzo serdecznie na te rekolekcje zapraszam. I jeszcze jedno ogłoszenie. Powolutku już szykujemy się do adwentu, do rekolekcji adwentowych. W najbliższym czasie już pojawią się informacje dotyczące rekolekcji naszych franciszkańskich internetowych, trudne słowo, na adwent 2019. Pokój i dobro.